Rower nie jest dostępny. A przed chwilą człowiek go wypiął. Jeździ niedostępnym rowerem. Następny stoi i pewnie też jest niedostępny. Cuda nie widy po żydowsku. Przypomnijmy, mamy 6 czerwca. Prawie 2 tygodnie od przelania kwoty, bezprawnie pobranej zresztą, za niewłożenie roweru. Właśnie, pan ten rower? Proszę. Ale jak mam pani odpowiedzieć? Trzymając kubek w ustach. Właśnie tak jak pan odpowiada. No właśnie. Pieniądze mam na koncie i nie mogę go wypożyczyć. Złodziej prezesem banku. To jest na linkę, tak?